Wyprawa w nieznane. W tym odcinku musimy odwiedzić Sandomierz. Musimy! Co się stało? Z ojcem Mateuszem chcesz się zobaczyć? A może zanurzyć się w starych uliczkach i poświęcić odkrywaniu zapomnianych miejsc? Wampiry mnie interesują. Chwileczkę. Wampiry mówisz? No tak, wampiry. O, widzę, że jesteś całkowicie poważny, więc oświeć mnie łaskawie, bo nie wiem, o czym ty mówisz. No co ty dzisiaj taki niekumaty jesteś? Nie wiesz, co to są wampiry? Mam ci narysować? Na początek to możesz mi wytłumaczyć, o co chodzi z tymi wampirami? Ja w tym czasie znajdę w laptopie jakieś zapiski o Sandomierzu. Najstarszą częścią Sandomierza jest Wzgórze Jakubowe lub Staromiejskie, jak kto woli. Tam było historyczne centrum osady. W sąsiedztwie dzisiejszego klasztoru, tam gdzie stoi dom księży emerytów, znajdowało się cmentarzysko znane z przynajmniej kilku przypadków pochówków antywampirycznych. No jasne. Oświeciło mnie. Biorę ten pomysł. Szanowne aktorstwo, w dzisiejszym odcinku zmiana. Mirek chce, abyście poopowiadali trochę o wampirach, które gnieździły się w Sandomierzu. Przed nami kościół świętego Jakuba Apostoła w Sandomierzu, a przy nim klasztor oraz sanktuaria, o których sobie, proszę pana przewodnika, doczytamy. My chcemy coś ciekawego. Współczesny kościół stoi na miejscu jeszcze wcześniejszej świątyni. O tym proszę opowiadać. Wiedziałem, że tak będzie. A państwo jesteście strasznie wymagający, ale przygotowałem się. To brawo! Nie traćmy czasu. Dobrze. Otóż istnieje hipoteza, że drewniana kaplica mogła tu powstać już w czasach chrystianizacji Polski. Pośrednio potwierdza to odnalezione cmentarzysko. Panie przewodniku, ciekawostki! Już, spokojnie. Wyobraźcie sobie państwo, że w Sandomierzu, tak jak pod krakowskim rynkiem, odkryto podczas prac wykopaliskowych pochówki antywampirystyczne. Szczegóły jakieś poproszę, bo jestem strasznie zainteresowany taką tematyką. Czy ty może, mężu, szykujesz się na swojego szefa? Lepiej się, skarbie, nie interesuj, bo kociej mordki dostaniesz. Wracając do naszych wampirów, taki pochówek rozpowszechniony był tam, gdzie obrządek pogrzebowy był już chrześcijański, a wciąż żywe były wierzenia pogańskie. Czyli pamięć o wszelkiego rodzaju wampirach i upiorach była, można powiedzieć, świeża. Ale, lawy, kłody pod nogi rzucacie. Jak to wyglądało w praktyce? No, ja się pytam. Odpowiadam. Najczęściej stosowaną metodą był pochówek z twarzą skierowaną do dołu, ale popularne było też wiązanie zwłok sznurami i pochowanie w pozycji embrionalnej, czy też odcięcie głowy. Panie przewodniku, przed obiadem jestem. Proszę przestać. Ale mów pan! Ja jestem zainteresowany. Stosowano też przyciśnięcie zwłok głazem lub przebicie klatki piersiowej ostrym przedmiotem. O, to jest proste w wykonaniu. No już przestań żartować. Na szczęście te czasy już minęły. Aj, tu się pani myli. Ostatni znany przypadek pochodzi, uwaga, z 1914 roku. Odkopano wtedy zwłoki rzekomego wampira i odcięto od nich głowę. Ale to nie u nas, zastrzegam. Ale i u nas, przyzna pan, w zwykłych obrzędach pogrzebowych pozostały elementy antywampiryczne. A tak, oczywiście. Pozostałości pogaństwa przenikają się z chrześcijaństwem. Dla przykładu, wynoszenie zmarłego nogami do przodu, aby nie widział drzwi od zewnątrz, nie mógł doń trafić, czy sypanie ziemi na trumnę, to właśnie takie elementy. Brrr, aż mi ciarki po plecach przeszły. Proponuję zmianę tematu. To ja na zakończenie tylko dodam, że na miejscu tego wspomnianego kościoła stoi współczesna świątynia wybudowana w XIII wieku. Ale słyszałem, że fundatorka świątyni jest tu pochowana. Owszem, ma pan rację. To Adelaida Kazimierzówna, córka... tu historycy mają kolejny problem. To córka Kazimierza II Sprawiedliwego, księcia krakowskiego, albo, jak niektórzy uważają, Kazimierza I Kujawskiego. Ten spór pozostawmy naukowcom, a my odkrywajmy nieznane. Dziękuję bardzo. Koniec nagrania. Dzięki wam zobaczyłem to wzgórze tak, jakbym sam tam był. Czegoś mi w tym wszystkim brakuje. Nic tego, nizowego i bęc. Jest Sandomierz. No nie, no najpierw były diabły i wampiry, potem legendy i... Legendy? Oczywiście, że legendy. Ja nie znam żadnej legendy o Sandomierzu. To może i nie ma. Człowieku, tam jest więcej legend niż kwiaciarek na rynku.
Jak nie znasz, to proszę bardzo. Czytaj o kościele świętego Jakuba. Dawno temu w Sandomierzu święty Jacek, bratanek biskupa Iwo od Rowąża, miał wybudować w imieniu stryja kościół i klasztor. Biskup chciał, aby kościół był pod wezwaniem świętego Jakuba. Święty Jacek znalazł wymarzone miejsce na budowę. Niestety, plac należał do znanego niedowiarka i sknery o imieniu Konrad. Negocjacje trwały długo. W końcu Konrad powiedział, że odda plac za darmo, jeśli święty Jacek dokona cudu i zasadzi lipy do góry korzeniami. Święty Jacek przyjął zakład i następnego dnia zasadził lipy tak, jak umówił się z niedowiarkiem. Rok później obaj spotkali się na wzgórzu. Jakież było zdziwienie Konrada, gdy zobaczył kwitnące lipy, a przy nich roje zbierających nektar pszczół. Z powodu przegranego zakładu musiał oddać plac. Dodam jeszcze, że za swoje skąpstwo i brak wiary Konrad został ukarany przez pszczoły, które zaatakowały go i pozbawiły wzroku. Podobno odzyskał go na krótko przed śmiercią, w chwili, gdy zabiły dzwony nowo wybudowanego kościoła. Już skończyłeś? Chcę iść dalej w naszej wyprawie. A dzisiaj ty pędzisz jak ojciec Mateusz na rowerze. Jest jeszcze jedna ciekawostka. No dobrze, opowiadaj, bo widzę, że słaby dzień dzisiaj mam. Świątynia z całą pewnością związana była ze szlakami świętego Jakuba, gdyż na odcinku Sandomierz-Kraków znajduje się w linii prostej 7 kościołów pod wezwaniem świętego Jakuba, w odległości co mniej więcej 30 kilometrów. Mam nadzieję, że to już koniec. Czy w zanadrzu masz jeszcze jakąś opowieść? Już nic nie mówię. Opowieść o zniszczeniu Sandomierza przez Tatarów zostawiam na następną okazję. Wtedy mamy do dyspozycji legendy o byku i o męczennikach, ale już nic nie mówię. Przenosimy się na rynek Starego Miasta. No, co się tak wzdrygasz? O co znowu chodzi? Taka nieścisłość się pojawiła. Jaka znowu nieścisłość? Po najeździe tych Tatarów to odbudowano miasto, ale bliżej Skarpy Wiślanej. Doprowadziło to do sytuacji, w której Wzgórze Jakubowe określane jest potocznie jako Stare Stare Miasto, a rynek Starego Miasta jako Nowe Stare Miasto. Zaraz zwariuję. Chcesz mi powiedzieć, że rynek Starego Miasta to tak naprawdę rynek Nowego Starego Miasta? Może już zostawimy te zawiłości i opowiem ci o wąwozach lessowych. Urocze miejsce, można się tam uspokoić. Jednym z nich spacerowała królowa Jadwiga. Po co? Odwiedzała kościół świętego Jakuba. Zamorduję cię. Tak, właśnie tak zrobię. Ratunku! Nagrywamy scenę o królowej Jadwidze i to szybko, bo reżyser mnie zamorduje. Uwaga! Start! W takim właśnie miejscu człowiek uświadamia sobie, jakim marnym jest puchem. Myśl królowej Jadwigi jest celna niczym strzała. Wybacz, jaśnie pani, ale zapatrzyłem się na uroki tego wąwozu i nie wiem, co powiedzieć. Mówię właśnie o pięknie tego miejsca, a interesuje mnie, jak powstało. Ręka Boża stworzyła to miejsce, a zamysł najwyższego pana sprawił, że siły natury dokończyły dzieła. Tak więc wąwóz powstawał przez stulecia. Woda cierpliwie żłobiła w miękkiej ziemi urokliwy tunel. Spaceruję tędy wielokroć, ale nie wiem, jak długi jest ten cudny wąwóz. Nogi miłościwej królowej przemierzają tu 500 metrów, a ściany tego uroczego miejsca sięgają 10 metrów. Po obu stronach piętrzy się bujna roślinność, dzięki czemu królowa może podziwiać wystające z ziemi splatane korzenie drzew oraz pochylające się ku sobie zielone gałęzie. Dzięki temu panuje tu tajemnicza atmosfera, pozwalająca oddać się rozmyślaniom nad naszą marnością. Można zastanowić się, jak pomóc innym. O czym zamyśli królowa, jej wierni słudzy spełnią rozkaz. W Sandomierzu działa szpital, ale doniesiono mi, że jego wyposażenie jest nader marne. Sprawdźcie, aby nie brakło tam niczego. Rozkaz królowej zostanie natychmiast wykonany. Zajmę się tym osobiście. A cóż to za istota stoi na naszej drodze? Człowiek to czy duch strzegący spokoju tego miejsca? Jaśnie pani, jaki ja tam duch?
No Jasiek na mnie wołają. Odejdź, Janie. Nie zakłócaj spaceru królowej Jadwigi, przed którą powinieneś wprzódy paść na kolana. Wy panie, to mnie mówicie? Bo tu Jana żadnego to nie ma. Jam Jasie. A jak na was wołają? No a to mówię Jasie. A niektóre to jeszcze mówią, że mądro głupi. Zejdźcie nam z drogi. A kiedy mnie właśnie ze wsi starszyzna przesłała do królowej z przypomnieniem. Odejdź, człeku, zanim straż wezwę. No tak mi właśnie mówili, że usieką mnie jak nic. Jak pomoc była królowej potrzebna, to Jasiek był dobry, a jak teraz, to usieką jak nic. Straż do mnie! Czekajcie, o czym ten człek prawi? To głupek jakiś, jaśnie pani. Tak, to ja. We wsi mówią na mnie mądro głupi. A milcz! Przed królową stoisz. A teć wiem, bo to mnie tu przesłali ze wsi, bo mówią, ty mądro głupi jesteś, to idź, albo cię królowa wysłucha, albo cię usieką. Nic ci tu nie grozi. Opowiedz, z czym przybywasz. Darów dla królowej to mi nie dali, bo my wioska biedna. Mów, co starszyzna kazała powiedzieć królowej pani. Tak, to. Zima była, jak orszak królewski przez śniegi nie mógł przyjechać. Niedaleko stąd, przy wsi Świątniki. Prawdę mówi. Najjaśniejsza pani, zakopaliśmy się w zaspach. No, toż to mówię. Jeden przyszedł do nas do wsi i woła, pomocy, pomocy. No to my polecieli, a ziom był okrutny. Sanie stojały zakopane w śniegu, a ziom był okrutny. Pamiętam ja takie wydarzenie. No to toż to mówię. No to jaście królowa w wiosce naszej, co to Świątniki na nią wołają, przy piecu się grzała i na noc została. Jako żywo tak było. No i królowa to może tego nie pamiętać, ale rano jaśnie pani zapytała, jak może się odwdzięczyć za gościnność. Starsze nie chciały gadać, no bo wiadomo, strach. A ja, Jasiek mądro głupi, tak mówię. Nic nie chcemy ino, pan nasz okrutny straszliwie i żyć nie idzie pod jego panowaniem. Pamiętam takie wydarzenie. Jaśnie pani obiecała, że wykupi naszą wioskę, a na znak dała sołtysowi takie bielusieńkie rękawiczki, co sama nosiła. Prawdę rzeczy ta istota. Nakazałam tak zrobić. Czy zostało to wykonane? Miłościwa pani, obowiązki wszystkie, wyjazdy... Tak czy nie? Wybacz, miłościwa pani. Słowo moje i obietnice należy natychmiast wypełnić. Koniec nagrania. Mam już dosyć. Taka jest ta legenda w rzeczywistości? Wszystko dokładnie się zgadza. No, może poza tym Jaśkiem mądro głupim. A rękawiczki? Są do tej pory w domu Jana Długosza, w muzeum diecezjalnym. I tak niech zostanie. Na dziś koniec odkrywania Sandomierza. Był to kolejny odcinek słuchowiska Wyprawa w nieznane. Wystąpili Mirosław Bieliński, Dionizy Krawczyński, Ewelina Gronowska, Krzysztof Grabowski, Adrian Wajda. Scenariusz i reżyseria Dionizy Krawczyński. Realizacja i opracowanie muzyczne Tomasz Tamborski. Produkcja Polskie Radio Kielce.